Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Edward Lutczyn. Dzień dobry. Zgadza się. Dzień dobry. I pierwsze pytanie, zacznę od takiego wspomnieniowego pytania. Czy pamięta Pan swój pierwszy rysunek, za który dostał Pan pieniądze? Pieniądze? To był plakat, za który dostałem pieniądze. To był plakat dla krakowskiej grupy Balet Form Nowoczesnych. Wtedy zadebiutowałem jako plakacista, ale później zadebiutowałem jako rysownik satyryczny. To był rysunek do tygodnika Szpilki. Przedstawiał szubienicę, która stoi na urwisku nad głęboką wodą. Sznur zwiesza się z szubienicy i niknie w odmętach wody. Czyli taki trochę przewrotny komentarz do znanego powiedzenia, co ma wisieć, nie utonie. I wisi, i utonie. I już. A proszę mi powiedzieć, bo od Pana debiutu trochę czasu minęło. Nie trochę, tylko bardzo, bardzo dużo. Czy dzisiaj zawód rysownika ma byt, zważywszy na to, że dużo do pracy ingeruje komputer? Czy to jest zawód z perspektywami, czy raczej na wymarciu? Nie zgodzę się z tym, co Pan powiedział. To znaczy, tu nie chodzi o komputer, tylko chodzi o miejsce, w którym grafik, rysownik satyryczny może publikować. Może to robić w internecie, może to robić w portalach społecznościowych, albo na portalach społecznościowych, to zależy od tego, jak to nazwiemy, ale nie ma, ale tak naprawdę nie ma takich fajnych magazynów satyrycznych. W związku z czym to nie chodzi o to, co się z tym robi, z rysunkiem, czy komputer, czy nie, tylko chodzi o to, czy mamy trybuny, na której możemy wykrzyczeć swoje fajne sprawy. Oczywiście można robić tak, jak moi przyjaciele i koledzy, to znaczy Andrzej Mleczko i Henio Safra, którzy swoje miejsce w tygodnikach opinii znaleźli. Oprócz tego mają galerie, ale ich jest niewielu. Mleczko, Safka, może Koza w Newsweeku, no i koniec. No, Raczkowski, przepraszam, Raczkowski w portalach gazety. W internecie. A tak to nie ma miejsca. Znaczy ja nie wiem, co się dzieje w takich lokalnych małych pisemkach, ale nie mamy, już tu mogę powiedzieć my, w liczbie mnogiej, bo nie mamy miejsca takiego jak dawne Szpilki, w których możemy, moglibyśmy pokazać. I koniec. A proszę powiedzieć mi, czym charakteryzuje się dobra karykatura? No dobrze, odpowiem w dwóch słowach. W dobrym pomyśle i w dobrym wykonaniu. To znaczy musi to być dobrze narysowane i nieźle wymyślone. Koniec. Nie ma innego patentu. Dobrze, a na koniec jeszcze zapytam, czy jest jakaś książka, którą chciałby Pan zilustrować? Kiedyś myślałem, że jest. Przygody Tomka Sawyera. Nie jest to oczywiście science fiction. Nie podjąłbym się ilustrowania Władcy Pierścieni, którą tą książkę kocham. Nie podjąłbym się ilustrowania żadnej z książek Lema, bo robił już to genialnie Daniel Mróz. Myślę, że gdyby ktoś się do mnie zwrócił, to Tomek Sawyer, no, to jeszcze bym go całował po rękach. Dobrze, to w takim razie życzę Panu tego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję i pozdrawiam.